Import usług spoza Polski objęty odwrotnym obciążeniem. W tym filmie pokażę Ci, jak w prosty sposób zaksięgować transakcję importu usług z odwrotnym obciążeniem. Pamiętaj: Tego typu transakcje należy wykazać po stronie kosztów, jak również po stronie przychodów. Wpis tylko do rejestru sprzedaży VAT. W pierwszej kolejności przechodzimy do sekcji Koszty i wybieramy polecenie Koszt. Następnie uzupełniamy dane kontrahenta, sekcję zapisy do księgi oraz sekcję zapisy do rejestru zakupu VAT, tak jak dla innych kosztów. Wartość z otrzymanej faktury należy wpisać w polu kwota, po przeliczeniu jej na polską walutę. Następnie należy wybrać krajową stawkę VAT, przeznaczoną dla danej transakcji. Uwaga! Obowiązek podatkowy w przypadku podatku VAT. Powstaje z chwilą wykonania usług lub z chwilą otrzymania części lub całości zapłaty za usługę. W przypadku podatku dochodowego obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. Jeżeli data wystawienia faktury różni się od daty powstania obowiązku podatkowego, przeliczenia należy dokonać w następujący sposób. Do celów PIT. Średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Do celów VAT średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli data wystawienia faktury i powstania obowiązku podatkowego są takie same, należy zastosować średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia faktury zakupu. W rejestrze zakupu VAT wybieramy odpowiedni powód opodatkowania nabycie pozostałych towarów i usług. Ostatnim krokiem, jaki wykonamy w tej sekcji, to zapisanie dokumentu poleceniem zapisz. Następnie dodajemy wpis w sekcji przychody. Wybieramy polecenie inny przychód. Uzupełniamy dane kontrahenta, te same co w sekcji koszty. Gdy dodajemy wpis dla tego typu transakcji, nie uzupełniamy sekcji zapisy do księgi. Uzupełniamy tylko sekcję Rejestr Sprzedaży VAT. Po uzupełnieniu pola kwota netto należy wprowadzić wartość z faktury oraz odpowiedniej stawki VAT. Z listy rozwijanej wybieramy powód opodatkowania. Pamiętaj, jeżeli jest to import usług z UE, wybierz Import usług z UE, artykuł 28b ustawy. Jeżeli jest to import usług spoza UE, zaznacz Import usług spoza UE. W naszym przypadku będzie to import usług z UE. Dzięki temu kwoty zostaną umieszczone w odpowiednich polach pliku JPKV7. Następnie zapisujemy dokument poleceniem Zapisz. W tym przypadku program pokaże komunikat o niezgodności wpisów do KPIR i rejestru VAT. Aby program dodał wprowadzony wpis, należy potwierdzić chęć zapisu wykonanej operacji. I gotowe! Transakcja importu usług została zaksięgowana w taxeon. Teraz Twoja kolej, aby osobiście przekonać się, jakie to proste. Dziękuję za uwagę.